Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj sobie będziemy testować jedno z chyba tak to powinno się odmieniać, które dostaliśmy podczas celebracji z Vegetą. Jest to właśnie do Cell Juniorów, którzy na pewno będą boostem do Artificial Lifeforms i na szybciutko mówię. Tak. Artificial Lifeforms, ki plus 3, 130 do statów, super attack effect to jest zwiększanie ataku defa 30% i zmniejszanie ataku defa 20% przeciwnikowi. Jeżeli chodzi o pasywkę, to attack def 150%, dodatkowy attack def 30% i szansa na unik plus 10% na Artificial Lifeforms postać w teamie. A cały team się postarają, żeby było Artificial Lifeforms. W dodatku daje supporta do tej kategorii, ki plus 3, atak def 30%. Robi additional atak, który ma wysoką szansę na bycie superką, robi additional super atak i zmienia orby na rainbow, jeżeli team ma cell, perfect form albo perfect cell. Atakującego w tej samej turze, czyli po prostu tak jaki jest teraz. Więc zostawię sobie w ten sposób, no niestety jego linkset jest dość średniawy, bo Attack of the Clones, no... Piccolo to ma. Ciekawe. Jeszcze ten link... też nie jest jakiś wybitny. Więc no. Dobra, po prostu zobaczymy. Zobaczymy, na co go stać. Liderami 200% jest tylko ten Selagiel, więc no. Niestety. Jakiegoś dużego wyboru nie ma. Okej, ty tam 40 koła oberwałeś, więc to nie jest zbyt przyjemne. Ale postaramy się Cell Juniorów w sumie, powinno się powiedzieć, pokazać, na co ich stać. Pakowałem im w Dodge'a, o właśnie, ten Cell też zrobił, 5 milionów, to nie jest jakiś super wynik, ale trzeba pamiętać, że oni mają dużo additionali z pasywki, jeszcze może być skinem potencjala. Okej, dobra, zrobili chociaż jedną superkę. Z chęcią bym zobaczył, jakby tych superek było więcej. Mhm. Jeden hit oberwali. I dwa. Ale przynajmniej zrobili unik. Muszę zobaczyć, ile im tam dałem, bo już do końca nie pamiętam. Okej. Okay. Da się tego stunować? Nie zwróciłem uwagi. Ciebie proszę pana, mam. Kurde, bardzo podoba mi się ten build. 12 additionali, 3 kryt, 25 dodge? O to chodzi. No i jeszcze kategorie tutaj tak swoją drogą, więc... też nie ma ich zbyt wiele. Friend jest chyba na rainbow. Tak, dokładnie. Ale ja wezmę, zostawię tego swojego Cella w rotacji, a ten drugi będzie floatować. O ile gościu w ogóle przeżyje, boż. Nie, co ja gadam, przecież jest zestunowany. Tak samo jak działanie mojego mózgu, masakra. Zestunowałem go, o, nie wiedziałem. I co dalej, po tym jak się dowiedziałem, zapomniałem dosłownie 2 minuty później, no matko bosko. To jest straszne. Dobra, przynajmniej ten sobie zrobił jakieś ataki. Okej, okay, dobra. A nawet nie pamiętam, jak ten Cell działał do końca. Jaki ty miałeś super atak efekt? Tutaj atak, def na jedną turę, tutaj atak. Okej, okay, głównie atak, spoko. Zrobię ten sam numer. Tutaj będę miał już więcej linków. Wyfloatuję was. Ja chcę, żebyś ty miał dużo orbów. 315 koła defa, to powinienem się nawet nie najgorzej podleczyć tymi AGL, dokładnie, praktycznie do fulla. A ty, panie,
17 i 17, róbcie swoje. I czemu ten cel robi tyle uników? Nie, żebym jakoś narzekał. Ja nie narzekam, ja to zachwalam wręcz. Kocham unik. Okej, okay. Additional dla sala, zawsze coś. Sorki, ale chlupnęło mi się i podczas picia, więc... 5 i 4. Miliony. Mhm, additional, super. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, teraz ta jego defensywa jest naprawdę spoko. Dawaj, do it. No i normal. Zobaczymy, na co was stać. Jak coś, to będę miał ten leczenie od Int Cella. Okej. Okay. Po tej fazie? Dawno nie wchodziłem na tego Red Zone'a. Po prostu zapomniany troszkę stage. Przynajmniej moim zdaniem. Mhm. Dobra. W ten sposób zostawić? I guess. Dobra. To ty tutaj zostajesz, bo chcę, żebyś tam był takim tankiem w tym teamie. Nie mamy tutaj Gohana. Z prostego powodu. Nie pasuje do teamu, nie pasuje do boostów. I znowu ta sama sytuacja z tym androidem. Robi dodża, ale nie na to, co trzeba. Normalnie, normalne ataki to on unika, ale superki to gościu się boi. Nie może zrobić... Nie może zrobić uniku. Jakby uniknął wszystko, co tam było, to bym się śmiał. Tylko nie wiem, czy przez łzy, czy po prostu tak o sytuacji. I też w sumie nie robiłem showcase'a chyba do tego Androida 13. Czy mi się będzie chciało to nagrywać? Jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę nagrać. Bez jakichś problemów. Nie wiem, kiedy by to było, ale można. Okej, ty też. No, dobra. Mhm. W ten sposób będzie miał dużo linków. Nie, to są te same linki, co wcześniej. To może być niezbyt ciekawe. Czy ja jestem gotowy... Trochę ryzykowne, ale jestem po prostu ciekawy, jak sobie Cell poradzi Junior bez robienia wcześniej superki. Tak sobie poradził, pięknie, zdodżował wszystko. Jakiegoś supporta w tym teamie nie mam. Wydaje mi się, że jakbym wpakował tego STR, drugą formę Cella, to by się nie skończyło najlepiej. Bo chłop sobie aż tak dobrze rady nie daje. Mam wrażenie. Ale kurczę, nie, że byłem źle nastawiony do tej karty, ale to, co widzę, naprawdę mnie zadowala. Naprawdę, naprawdę fajny Eza. Kolejna karta, która jest w sumie... Nie wiem, wszystkie karty, które mają additionale, kojarzą mi się tylko z Coolerem. Nie wiem, czy to jest zawsze dobre skojarzenie, ale no cóż. Okej, okay, additional super, dziękuję bardzo. Dobra, i lecimy już do ostatniej fazy. Mhm, dobra. O, jeszcze transformacja, wyleciał mi z głowy. Okej. Okay. Ain't no way, what? Mogę?
No dobra. Mam na atak? Nie adyszynalne, okej. Okay. Ciekawe. Dobra, jak będzie, to będzie. Lecimy. Nie mam pojęcia, ale te osteki jakoś tak dziwnie działają. Dobra, w ten sposób będzie chyba nie najgorzej. Ty na pierwszym slocie powinieneś sobie dać radę. Nie potrzebujesz jakichś orbów. Ty na tego. Gammę 1. A ty... Ty też na gammę 1. Okej, okay, tutaj pięknie przytankujesz. I zobaczymy w następnej turze sel juniory. Do tej pory sprawują się naprawdę spoko. W sumie dobre miejsce na superkę. Nie narzekam, nie narzekam w ogóle. O, to jest coś, co nazywa się klasa. Dobra, panie Androidzie 13. Okej. Okay. Musiałbym do ciebie troszkę inaczej team złożyć. Ale wydaje mi się, że dałoby radę. Mhm. O, nawet dobrze zrobiłem, nawet nie wiem jakiego ma builda. Okej, okay, ty, panie, się nie nastakowałeś ofensywnie, więc jakiegoś super damage'a nie robisz. Okej. Okay. Kurde. Zapomniałem o tym OST-ku. Okej. Okay. Zapomniałem trochę o tym OST-ku. To jest chyba z tej karty LR-ki Universe 7, gdzie na głównym arcie jest właśnie Android 17. Okej, okay, jak to wygląda? Okej. Okay. Zaatakuję sobie Gammę 2. Cell Junior zaatakuje Gammę 1 i drugi Cell też Gammę 1. Mam nadzieję, że uda mi się to przeżyć, bo so far so good. A później mógłbym ewentualnie Rage Mode'a użyć, tylko nie pamiętam jakim był warunek. Aha, 50% HP albo mniej, kiedy jest jeden przeciwnik. Oj, to ten warunek jeden przeciwnik to będzie trochę bolesny. Okej, more? 4,5. Fajnie by było, jakby zrobił superkę w tym miejscu. Jakby zrobił dodge'a, spoko. Jakby nie było dodge'a, to bym zobaczył, jak wygląda jego prawdziwa defensywa. Mhm, gulp? O! Bez dodge'a. Wiecie co? Ta karta chyba troszkę mniej mi się podoba niż myślałem. Dobra, ja myślę... ja myślę, że prawa autorskie... dobra, to ja myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Karta przetestowana, przetestowana. Niestety uniku nie było. Całkiem spoczko karta. Przyda się do wielu, może niewielu, ale do jakichś wyzwań jak najbardziej. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Discorda. Do zobaczenia i never ever.